Wiesz, który zawodnik wszystkich zadziwia? Poczekaj, nic nie mów. Ty! Wyobraź to sobie. Wyobrażasz to sobie? Tak, wyobrażam. Głowa do góry, chłopcze. Na horyzoncie widać już światła górnego miasta. W razie gdybyś jeszcze nie zauważył, ale powiem ci jeszcze jedno i słuchaj uważnie. Ta? Ten, kto wygra w drugiej dywizji mojej ligi, staje się legendą. Dzięki. Najpierw posłuchaj. Ale gdy dostaniesz się do pierwszej dywizji, znajdziesz się wśród legend. To nie znaczy, że jesteś najlepszy, to znaczy, że otaczają cię ludzie, którzy, no wiesz, mogą cię zamienić w budyń. Tak, chyba tak. W tym momencie 11 najlepszych zawodników stoi między tobą a twoim biletem do głównego miasta, więc jak obrócisz się do nich plecami, od razu rzucą się na twój tyłek. Wiesz, co mam na myśli? Są gejami? GTA 5? I to nic złego? Śpi z jednym okiem. A teraz idź już. Fujek Barry potrzebuje trochę czasu na swoim... Jo! Gratulacje, dzięki. Partiatik! Live! Tu są te legendy, tak? Ty, tu jest robot ten. W sumie staty on ma takie, że raczej byśmy go rozpieprzyli jak peta. Zapaśnik najlepszy był w grze i teraz się okaże, że nie ma nikogo lepszego. Rozumiesz? To cześć, zaraz zobaczysz, co był on. O kurde, to on. Ja pierdziele, czyli nadal możemy przegrać. Chłop ze ścieków, się okazało, że on jest top 3 zawodnikiem. Ty rozumiesz, że quest na top 3 zawodnika był, kiedy byliśmy na drugiej lidze, a nie pierwszej? Czemu? Kto to wymyślił? Obczaj wszystkich. Nick, kamienne jaja. Jakiś pecik. Kazuma, biliśmy go już. Klaudiusz. Nie wiem, kto to. Jakiś facet. Jakiś facet. Szalony mad. Ja pierdziele. Pan Cyborg był przebrany robot. To chyba ten kuzyn. Kuzyn jest to top 5 zawodnikiem na świecie. Pan niebieski? Być może. Półnagi Brad Jax. Dobra. Doktor Strange to pan niebieski? Może tak być. Ty, to ja myślę, że na pewno trzeba dobić 30 wytrzymałości przed typem top 1. I pytanie, czy zręczność wpływa na szanse na trafienie, bo nie wiem, czy to jest napisane. A, wpływa na to. Nigdzie nie ma napisane, co wpływa na szanse na trafienie i jest to dla mnie bez sensu. W jedynce wpływała. A tutaj nie ma czegoś takiego jak szanse na trafienie. Co jest dziwne. Ale wydaje mi się, że jednak trzeba będzie siłę też... Chociaż... A może zręczność? Dopakować? Jak będzie więcej inicjatywy, to może lepiej? Dobra, Kazuma od razu będziemy lać. 600 płacę? Jo! No dobra, niech będzie. Zaraz będziemy jedli gruz.
chyba trzeba będzie tego zwalić gruchę. Oficjalne info z nadmorza. Ale wydaje mi się, że skupię się na waleniu gruchy. Niestety no. Rozumiem, 2-2, niefortunne przejęzyczenie, nie, fatalne przejęzyczenie. Dobra panowie, bez zbędnego pieprzenia, tak? Cios pięścią, wiem, że go znacie, ale zamknijcie mordy. To ja was trenuję. Kopnięcie teraz. Tak publicznie walić? Ja się nie wstydzę po prostu. Dobra panowie, powyciskajcie chwilkę i ja idę w kimono, dobra? Czekaj, bo jeszcze chwilę się da dobić. Dobra, posiedźcie se tutaj, 4 godzinki się zdrzemnę. Kurde w dupę. Co wy tu dalej siedzicie? Macie piłeczkę i grajcie. Nie, dobra, żartuję, palę lotę. Trzeba by opieprzyć coś. Bo ja głodny, nie? Kup karmę, a też prawda. Ciekawe czy jako mistrz będzie biedny Apu, kręci się tu mnóstwo wariatów. Odsuńcie się od Lady, dranie, albo wezwę policję. Mamy walczyć ze złem, a nie do niego dołączyć. Nie masz pojęcia o czym mówisz, Winky Tinky. Całe nasze życie słyszeliśmy kłamstwa i mity. To nieprawda. Folia nie chroni przed promieniowaniem 5G, to kłamstwo. A pomysł, że fajnie jest mieszkać w ściekach, to też kłamstwo. Zawsze miałem co do tego pewne podejrzenia, ale nie masz racji co do folii. To nie może być prawda. Właśnie, że tak. Patrzę co obiektywnie. Karton jest dużo lepszym materiałem. Po pierwsze, jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska. Jeśli nasz strój zostanie uszkodzony, łatwo znaleźć nowy karton na dowolnym wysypisku. Po drugie, jeśli zaatakują nas psy, słuchaj tylko, one recytują coś, czego nauczył się na... Co? W ogóle mu nie wierzę, wyprali mi ci mózg, Lulu. Nie, Winky Tinky, jesteś... Jestem teraz wolny, a ty jesteś zwykłym kretynem w foliowej czapeczce. Nie! Muszę coś zrobić, panowie. Co? Folia jest przereklamowana, szczerze mówiąc karton też jest do niczego. To żałujesz wtrącenia się w naszą dyskusję. Dobra, jakiś pecik. Szybkie łamanie pecika się odbywa. Ty, bo trzeba by się jakiegoś nowego ciosu nauczyć, ale takiego serio dobrego. Ty chłop przetrwa rundę. Karton widać nie daje defa. To spotyka ludzi, którzy odrzucają wiarę. Wynoszę się stąd, ale zapamiętaj moje słowa. Nadchodzą wielkie zmiany. Dobranoc, Hartwist. Jest mały problem, nie narysowali mi animacji chodzenia, więc może mógłbyś, no wiesz, pójść sobie, a ja się jakoś potem stąd wydostanę, dzięki. 5 lat tworzenia gry i taki efekt. Czego oczekujesz od gości, którzy nazywali się Lazy Beer? Słuszna uwaga. Do zobaczenia, panowie.
Obiecuję. Nie wiem, co się tu odpieprza. Ty, a gdzie te muszle znaleźć? Wszędzie mają być gdzieś, czyli po każdym budynku chyba musimy pochodzić. Trening się jeszcze nie skończył. Gdzie te muszle? Ej, nie ruszaj, nie ruszajcie mojego rozporka, wiedźmy. A ty to kto? Jestem klientem. Myślałem, że jesteś jedną z tych niegrzecznych klientek, które się tu krecą. Łapią za to, za co nie powinny, próbują zdjąć mi spodnie? Czego chcesz? Chciałbym poćwiczyć na maszynie, którą naprawiasz. Wyglądasz na silnego faceta. Może mógłbyś... Co mógłbym? Zdjąć... Nie... Zgiąć niezginalne? Co? Butelką klejna. Potrzebny mi ktoś, kto będzie w stanie to odpowiednio wygiąć. Potrzebny prawdziwy mistrz wyginania. Słyszałem, że goś z wysypiska. Dobra. Skip to w dupę, bo zaraz oszaleję. Ja pierdzielę te słowa. Gdzie te muszle ja mam znaleźć, mi powiedz lepiej. Nie mam pojęcia, gdzie muszli szukać. Widzisz muszle tu gdzieś? Tu w nocy. A tu zaraz noc będzie. O, mogę iść, to przy okazji siano wpadnie, no właśnie. Co to jest za bar? Ty, a tu też ty. Znany także jako Rutger Hauer Menel. Ty, ten aktor chyba nie żyje. Czemu się z niego tak naśmiewają? Puśćcie mnie, też chcę tu wejść. Tu też nie mam muszli. Puszczony dom może? Jeszcze zamknięte. Była muszla? Była muszla? Czy nie? Nie. No właśnie. Nie, no nie ma. No jest, Michu. Wiesz... Farmakom brakuje nam kompetentnych ludzi o twojej specjalizacji. Jaka jest moja specjalizacja? Dawanie ludziom w ryj. A, rozumiem. To może chciałbyś dla nas popracować? Słucham uważnie. Ogólnie rzecz biorąc, nasza organizacja działa bardzo sprawnie, oferując świadczenie zdrowotne. Bezwzględnie przetwarzając losy zwykłych ludzi. Dobra. Skip te w dupę z ulotki. O. Czarna plama? Czarną plamę to ja chętnie złoję, ale gdzie ona jest? W sensie, rozumiesz? Gdzie ta czarna plama? Gdzie ta czarna plama jest? Chłop coś pieprzył. No moja wina, że on miał tyle tekstu. To w dupę nie moja wina, że on tyle pieprzył. I teraz nie wiem, kogo mam bić. Dłużnikom czarne plamy, wróć do lekarza. Ja pierdzieleś w dupę. Chyba, że on mi powie jeszcze raz. Możesz mi przypomnieć? Masz zanieść te czarne plamy naszym trzem klientom. Slumsy, koło wieży, wysypisko.
Ja pierdzielę. To są slumsy? Czy ja źle kliknąłem? Dostawa czarnej plamy dla Menela. Co do cholery, ściągali mnie, ścigali mnie, gdy byłem ślepym weteranem wojny. Ścigali mnie, gdy byłem uciekającym replikantem. Ścigali mnie nawet, gdy dowodziłem bandą najemników w średniowieczu. Teraz jestem Menelem, a oni co? Nadal mnie ścigają. Takie sytuacje są dużo łatwiejsze, gdy ma się strzelbę. Dobra, gdzie to jeszcze miało być? Wysypisko i co jeszcze? Tak, kawa, a co? Wieża? Serio, mam to zrobić? Dobra. Dobra, skip, te dupy dialogi. Nie ma jeszcze nowych rzeczy. Potrafisz to zgiąć? Przybyłeś do miejsca, gdzie wszystko można zgiąć. Co? Nie, nie, to niemożliwe. Nawet nie pytaj. Co się stało? W mojej ojczyźnie nazywamy to figniuszka. Oznacza to coś, co nie może istnieć. Więc życzę ci powodzenia w wygięciu tego. Może łyżkowy chłopy coś tu poradzi. Pod mostem. A, to z Matrixa. Dobra. Zaraz pójdziemy. I gdzie to miało być? Wieża, tak? I gdzie jeszcze? Gdzie była muszla? O, tu jest muszla w ogóle jedna. Nie, miały być trzy. Aha, dobra, dałem. Chwilę potrzebuję o tobie więcej informacji. Słyszysz mnie? Tak. Co chcesz wiedzieć? Czemu spędzasz czas trenując ludzi w starej siłowni? Dobra, skip, bo każdy wie, w dupę na tym ta gra polega. Po co ten dialog? Hola? Hola? Hola. Nie rozumiem, co dodać do gry. Hola. Mów, co chcesz i to szybko. W porządku, masz czarną plamę. Ci cholerni dranie myślą, że mnie mają. Nie, najbardziej nieuchwytnego i nieprzewidywalnego gościa na świecie. O, skip. Dziadek. Dziadek. O, muszle. Dwie, jeszcze cztery. Zawsze byłeś taki wysportowany? Dobra, bo w dół to komuś krzywdę zrobię. Chcesz kupić coś nielegalnego? Hej, kolego. To ja? Tak, ty. Powiesz od tego. Dobra. Sterydaj. Sterydy. Dobra, zamknij. Ile to kosztuje? Dobra, kupię te sterydy, ale nie mów do mnie ścianą tekstu, bo ci zrobię krzywdę, stary dziadu. Pokaż, co masz. Miały dopalacz siły na jeden dzień. W dupę tanie jest. Tylko to jest mnie zatruwa. Pytaję, co to zatrucie robi. Wydaje mi się, że to działa jak w tym, jak w jedynce, ale kto wie. Stówę na 3 dni trzeba by wydawać na siłę i wytrzymałość. Stówka to nie jest dużo, nie? Kupmy na razie ten na siłę, żeby zobaczyć, jak to będzie z nim. Jest mędrcem albo wariatem, dziadek. Ty, to mój opis. Skąd mnie znają? Dzień dobry, czy jesteś łyżkowym chłopcem? Może, może nie. Zdecydowanie jesteś chłopcem. Widzę tu kilka łyżek. Czego chcesz? Czy mógłbyś coś dla mnie wygiąć? Niemożliwe, bo tak jest. Co? To jak? Nie próbuj tego zgiąć. Zamiast tego postaraj się zrozumieć prawdę. Jaką prawdę? Że wisisz mi 50 dolców.
Ty podstępny mały, dobra, masz. Weź swoją część, została zdjęta. Chłop umysłem zgniotł, niech na... To po co ja ubiję $50 dem? Niech idzie na... Potrzebny jest potężny uzdrowiciel, by pozbyć się efektów ubocznych, które mogą prowadzić do... Taki jak mój dziadek. Mówiłeś, jesteś wnuczku. Lepiej jest powiedzieć tylko trochę, niż powiedzieć za dużo. Co mi to ode mnie chcą, bo zaraz kogoś uszkodzę. Dobra, gdzie ja miałem iść? Rozumiem, kebab, dzięki. Hello, witam widza. Dobra, masz to. Skipuję od razu dialog. Teraz możemy tu ćwiczyć, co to daje? Aha, nowe treningi. Ty. O kurde. Tylko czemu to daje aż 500? Już faworyzacja zręczności. A nie, to jest wytrzymałość. Ty. To jest mega OP. Tylko 25 czego to kosztuje? Czemu my tego nie możemy kupić? Nie możesz rozpocząć, czemu? Zamkniętym jest ten. Ty, ale szczerze, moglibyśmy wypieprzyć chip z głowy. Który to był? Większa skuteczność w pracy. My i tak już nie pracujemy. Ty, weź mi chip na trening i ten. Neurotyczny trening staje się silniej, lepszy, ale trening w domu jest gorszy. Weźmy to. Jeszcze karnet kupmy. Możesz ćwiczyć dłużej i szybciej odzyskujesz siły. Neurotyczne treningi są tańsze. O kurde. Dobra, wydaje mi się, że znaleźliśmy nowy sposób na ćwiczenie. No właśnie wziąłem, zobaczymy. Kupiłem karnet też. Czekaj. Ty, ale my mamy nadal tamten? Czyli ten neurotyczny trening można było wziąć cały czas? To czemu ja mam coś zablokowane? Aha. Ty, ale ten zwiększa zdobywanie podczas treningu. A, bo ja mam ulepszone zbieranie wytrzymałości. Dlatego wytrzymałość daje więcej w neurotreningu. No to okej, niech tak będzie, bo my bardzo potrzebujemy kondycji. To do o której jest ta siłownia? Otwarta od 8? Prześpijmy się i pójdziemy na trening. Od 8. Kurde, to nie wiem, co ja bym miał robić do tej 8. Chcę ja tłuc w te? W to gówno do 8 ran? Czy co? Tak to i tak bardzo dużo daje. Niby trening w domu gorszy, a to nie zauważyłem różnicy. Dobra, zwalę se gruchę. Kurde, co? Tak szybko? Ty, nie skończymy tego chyba dzisiaj. Widz miał rację, ale to wino widzę, że pisał, że nie skończymy dzisiaj. Banuję go.
się pierwsza, druga zbliża, a my serio. Do pokonania mamy jeszcze całą kartę walk w pierwszej lidze. Ale ja się cieszę, że ta część jest dłuższa. Fajna, jest bardzo fajna. Nie wiem nawet, czy to nie jest lepsze niż jedynka. Przez to, że jest po prostu więcej tego kontentu. Mamy walkę z Lara, ale jest też trening do zrobienia. Ale co kebab? Ale nie, to nie chodziło mi o ciebie. Inny widz chyba pisał, że nie skończymy tego dzisiaj, ale pewny nie jestem. No właśnie, bo energole da się kupować na siłowni, to ja w sumie z niej wychodzić nie muszę. Ty. I to jest chyba moment, w którym kupujemy, że lepiej napoje gazowane dają więcej szczęścia. Czy to daje szczęście? To szczęście nie daje. Tracisz mniej HP po walce. Śmigło. No i kupiłem karnet i zobaczył, czy nowe treningi są. Trochę więcej to daje, ale to przez chip chyba. Te są gorsze. Dobra. No to jest najlepsze, co jest, bo jest to dość tanie i daje bardzo dużo i mało zżera. I krótkie jest, 2 godziny. To było dużo. Nie, dobra, daje całkiem dużo. Tylko $20 kosztuje. Ty, bo tu są te muszle. Co się stało? Czemu mnie to wypieprzyło? Dobra, skip. Zaraz coś rozsadzę. Zróbmy zręczność. Tylko zręczność mało lecia. Jest drogo. Te siły ile będzie leciało? Chyba, że wypieprzymy ten chip na wytrzymałość. Chociaż nie, no bo najlepiej ją teraz wbijać, bo ta kondycja ciągle jej brakuje. Aj, właśnie. Mamy dużo punktów do wydania. Może sobie dodajmy coś nowego. Ten life steal to wydaje mi się średni pomysł. 25% otrzymywanych obrażeń jest zamieniana w energię. Czemu ja tego nie mam? A tutaj co to robiło to? 40% otrzymywanych obrażeń zmienianych jest w energię. Czemu to jest dalej, a jest gorsze? Ty, ja z tego chyba nic nie rozumiem. To jest dodatkowy pasyw? No nie wiem, czy to nie będzie na tym samym slocie. Zobaczymy. To kosztuje 2, bije za 15 tylko? Jakiś to bez szajs. Następny blok lub unik przeźwienia będzie zużywał dużo więcej energii. 40 kosztuje to. Nie wiem, czy to będzie dobre. No i uczę się tych ścierwohitów. Potem i takich używał nie będę.
Uniknięte ataki kosztują 60% mniej energii. Przecież nie gram pod uniki, siorwo jakieś. Szansa na odzyskanie punktu inicjatywy, jeśli przeciwnikowi uda się unik, to nie jest najgorsze. A to są już inne style walki, ich nie chcę. Ty, bo tu jest styl walki na broniącego się przeciwnika. Ja pierdziele, przecież to jest dobra na tego zapaśnika. To tego się trzeba też nauczyć. Tylko, że ja punktów na to się... Oluj. Dobra, czekaj, bo jakiś pecik jest do załatwienia. Chłop robi uniki. To dopchnięcie do tego byłoby spoko. A tutaj? No tak, zobacz. To jest to samo co to. Ty, bo jak ja teraz stąd wywalę to, to już nie będę mógł tego wziąć, widzisz? Tylko to będę mógł, to tego nie chcę. Spieprzyłem se. A nie, dobra, nie mogę tego wziąć, bo jest tutaj. Nieważne. Jest okej. Okay. Ale to jest gorsza wersja tego, co mam. Po co to jest? Nie, chyba deweloperzy się pogubili. Chodzi o to, że jak ktoś uniknie twojego, to zużywa mniej energii. Czy wtedy ja zużywam? Za hit, tak? Okej. Dobra, czekaj. Przewraca przeciwnika, który ma mało energii. Następny blok lub unik przeciwnika będzie zużywał dużo więcej energii. I to jest coś. Chłop gra full pod uniki. Więc ja gram full pod, to iluj. ESG? Tylko to kosztuje 40 energii, więc na dwa zagrajmy może. Czemu ten unik go nie kosztuje? Dobra. Czyli. Co się w dupę stało? Co się wydarzyło? Co się w dupę wydarzyło w tym momencie? No nie wiem. Późno. Nie, sterydów jeszcze nie brałem. Cały czas mam je w ekwipunku. W ogóle jeden punkt nam tylko zabrało tej energii. A to miało kosztować 3 punkty na... Ty, dziwne. Nie zabrało nam energii. A nie, dobra, bo w maszynie tak szybko się ta odnawia, ta energia. Okej, tak. A ty tam bardzo szybko odnawia. Kto to jest Kiryu, że ty piszesz, dlaczego jest w tej grze? Ja go nie znam. W sensie wiem, że jest w tej grze, ale kto to jest IRL? My musimy wyzwać chyba Peta, bo nie mamy siana. Ja pierdzielę 700. A możemy nawrócić na poprzednią arenę? Nie. Nie podoba mi się to. Nie jest dobrze, w dupę nie jest dobrze. Chociaż zaraz będziemy mistrzem, może będziemy więcej zarabiać, ale... Coś mi się tutaj nie klei. To nadal bardzo dużo daje. Ty to daje więcej niż ta siłownia.
Ta opona. Tu jest coś nie tak z gierką, bo ta opona daje więcej niż siłka jest za free. Co to jest? A, trening uczniów. Dobra, panowie. Poczekajcie tu. Zaraz wrócę. Główny bohater serii Yakuza. Aha, okej. No tu dużo jest takich easter eggów z tych... z innych gier, czy filmów i tak dalej. Czemu podróż za darmo? Za wykonanie wątku kurierów. Za darmo się stał autobus. Nie wiem, trochę jest to dziwne, że jest ograniczenie $500 na tym. Wiem znowu, że ten balans był popsuty w jedynce i chcieli go na siłę zachować, tylko że trenowanie w tym momencie już nic mi nie daje. I to jest głupie dla mnie. Ja ich trenuję po nic już. W sensie no, trenuję ich do połowy, a potem już stoję w miejscu. Bo w ogóle jak to za pierwsze. No tak, kebab, tylko że ta opona, wydaje mi się, że coś jest nie tak z tą oponą. Co w dupie się stało? Jakie przygrzanie. Lekkie przeciążenie mózgu. Minus 10% nieskuteczności neurotreningu? Ale ten neurotrening to jest gówno. Zatrenowanie tam... Nie wiem, Boże, po co to jest dodane w dupę? Te niektóre mechaniki to się... Komuś coś popieprzył ewidentnie. Dobra, pochodźmy sobie po mieście chyba. Albo luj, niech poćwiczą. Ile tu wpadnie tego ścierwa? Jesteś mistrzem czy nie? Ja pierdzielę w dupę, no taki pasek brakuje. Teraz tu ją zmadowałem. No to powoli spada, widzisz to? Nie wiem, czy to nie na godzinę 1% leci, ale to jest tak z dupy. Czy nowe sprzęty? Jak będę mistrzem, to się pojawią na 100%, więc za następny trening z uczniami. No trzeba jakoś przeskipować czas, bo walki są łatwe. No po prostu muszę coś robić. Tylko na neurotreningu nie przeskipujemy za bardzo czasu, no. Kurde, trzeba pomyśleć, gdzie to najlepiej będzie. No neurotrening wydaje mi się, znaczy jest niby spoko, ale jednocześnie nie można go non-stop robić, bo spada skuteczność to bardzo szybko. No, mam prawie full HP, to tam nie muszę tego odnawiać, tej końcóweczki. Zobaczmy, czy deepy dają dużo siły. Tylko opona daje bardzo. Znaczy ty. Deepy chyba dają więcej niż sztanga. O, ostatnia kaseta. Dobra, skip to. Ale mi wszystko dawało mało już siły. Mam jej bardzo dużo. Silver dzwoń, co on chce? Cześć kolego, cześć. Słyszałem o twoich postępach w lidze profesjonalnej, robią wrażenie. Wiele się ode mnie nauczyłeś, co? Może wpadniesz do mnie na siłownię? Mam dla ciebie bardzo kuszącą ofertę. Ciekawe co chce Gigina. Po walce do niego przyjdę.
No my mamy prawie 30 wytrzymałości, gdzie ja tak naprawdę całą grę pakowałem siłę. Od jakiegoś czasu tak się skupiamy na wytrzymałości. Cześć mistrzu. Słyszałem, że jesteś teraz bardzo zajęty. Wkroczyłeś na drogę trenera. Pomogę? Pomagasz tym, którzy tego potrzebują. Twój ojciec byłby z ciebie dumny. W każdym razie możesz do mnie wpadniesz? Pieczemy z Billem pizzę według mojego starego przepisu. Brzmi pysznie. Dobra, dobra. Zamknij mordę. Przyjdę na tę pizzę, ale dupy nie trój. Dobra, pobijmy tego chłopa. Czekaj, czy gramy to samo co wcześniej? No on ma bloki, czy to się opłaca? Chociaż tym bijemy takie DMG porypane, może to grać. To bije najwięcej ze wszystkiego. 45. To się jakoś musi skalować po pierwszenie, bo nie wiem na jakiej zasadzie my tyle biliśmy. Mniejsza szansa przeciwnika na udany blok o 10%. Większa szansa przeciwnika na udany... Czekaj, to jest złe. To powinniśmy mieć. A nie, to jest na bloki najlepsze. Może zamiast tej tarczy to zagrajmy, bo ona gówno daje zawsze. Dobra. Zobaczmy, czy kopnięciem... Wygramy. Łopił, ziele ty. Co tu się w dupę dzieje, ty? To normalne? Chłopy się kładą tak po prostu. Boże, jak oni schodzą. Co się stało? A. O, w końcu. 200. 60. Weźmy 200. Do zarobienia. Musimy zarabiać siano teraz, bo w dupie jesteśmy. 32 siły zaraz. Też by fajnie było dobić, tylko... Zobacz, widzisz? Niby ławeczka daje najwięcej siły. W tym momencie ona daje gówno. Deepy i opona są jakoś zbugowane, mi się wydaje. Albo po prostu przez to, że obejrzeliśmy tą kasetę. I ten zwiększenie efektywności treningu przez tą kasetę jest aż tak niezbalansowane. Zaraz obejrzymy jeszcze jedną. I będziemy teraz w ogóle mistrzem. I chyba będziemy na tym kończyć. No, na 4 streamy okazało się, że gierka raczej na następnym dopiero skończymy. Bo druga w nocy już. Może kebab. To jeżeli będzie jeszcze dalszy sprzęt do dyspozycji, to już będzie giga, bro. Nie, własny. Jutro. No, spokojnie. To drugie się trzymajmy tego dalej. Dobra. Dobra. I teraz tak, coś opieprzyć, kanapeczka. Dobijmy na full. Teraz będziemy sensejem, więc zostańmy już na tej siłowni. Raczej będzie cutscenka, ale kto to w tył pewien. Znaczy mistrzem będziemy, nie sensejem.
Ja wiem, że wy gotowi, byłem się zdrzemnąć. Dobra, 500 i co będzie? Jest! Chodźcie tu wszyscy, mam coś do powiedzenia. Dobrze, muszę powiedzieć, nie pamiętam jak zginąłem. Myślę, że może po prostu zasnąłem na kanapie i zjadły mnie szczury. Moment, to raczej nie byłby, to nie byłyby szczury. Szczury nie ukradłyby mi portfela. Tak czy inaczej, nie zginąłem zbyt chwalebną śmiercią, ale pamiętam jak się przebudziłem. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, byłeś ty, dzieciaku. I to dzięki tobie otacza nas teraz to, co widzimy. Gdy mnie przywróciłeś, było tu tak paskudnie, że człowiek brzydziłby się tu załatwić. Teraz jest tu jasno i podejrzewam, że również ciepło. I przychodzi tu mnóstwo ludzi. To miejsce ich zjednoczyło, dało ich życiu sens. Nawet na najbardziej gnębionych i brudnych ulicach miasta wciąż jeszcze żyje nadzieja. W niewielkim stopniu, ale to zawsze coś. To wiele dla mnie znaczy, dzieciaku, że przywróciliśmy ulicom nadzieję. Jak powiedział mi kiedyś mój mistrz. O rany, nie zniosę tego dłużej. Kurczę, to jest tak nudne. My teraz... Ja pierdzielę, ty, scenarzyści wiedzieli, że się pieprzają w uszerę. Kto z nas nigdy nie był bucem? A co ci powiedział twój mistrz? Pewnego dnia podszedł do mnie, spojrzał na mnie, przez chwilę milczał, a potem powiedział: teraz to ty jesteś mistrzem, a potem uciekł. Nigdy więcej go nie zobaczyłem. Prawdę mówiąc, nie zrozumiałem przesłania tamtej lekcji, jeśli w ogóle jakoś miała. A je widzisz, ja nigdy nie uciekam. Bo jesteś hologramem? Tak, ale gdy na ciebie patrzę i widzę wszystko, czego dokonałeś, przypominam sobie słowa mojego mistrza. Teraz to ty jesteś mistrzem. Jak Kenobi. Dzięki mi, bez ciebie nigdy by mi się to nie udało, ale wiesz... Mógłbyś opowiadać swoje historyjki trochę szybciej? Spróbuję to powiedzieć Martinowi Scorsese. Wredny... Dobra, wypieprzaj, dziadyko. Możesz teraz medytować. By to zrobić, użyj dywanika do medytacji. Gdzie ten dywanik jest do medytacji? Kupić mam go? Tu jest. O, radość bija na fulla. Tylko, że ja radość cały czas mam na fulla tak naprawdę. No, aleluj. Szkoda, że trzech plusików na energię nie ma, to wtedy byłby jakiś fajny plus tego, że jest się mistrzem, a tak to... Aleluja. Dobra, musimy jeszcze jeden trening zrobić z uczniami, bo jestem ciekawy, czy więcej się teraz zarabia. Zobacz, jak ta wytrzymałość leci, jak porypana. Nie no, teraz to musimy dużo więcej zarabiać na uczniach, no. To ma być biznes. A nie. Film? Już idę. Kupię jedzenie. To jest ostatni film. Dobra, Henry, słuchaj, obejrzyjmy, tak, skipek. Dobra, ostatni film. Kurde. Najkrwawszy sport. A, to krwawy sport z Van Damme, to taki klasik. Zwiększa skuteczność treningu na poręczach równoległych. To dipach? Szybsze postępy podczas trenowania z uczniami, jeszcze szybsze? Uczniowie już nie męczą się tak łatwo, gdy ćwiczą różne techniki. Ale ja nawet... No to pokaż. No dobra, skip. Ty! No to weźmy te rzeczy. To ostatnia rzecz, którą możemy się za to nauczyć tak naprawdę. Nie wiem, czy tego chipa nam ten nie wypieprzymy na neurotrening, bo tam tak praktycznie i tak nie trenujemy. T
Tylko gdzie się brało inny chip? Gdzie jest chip na normalną, na normalne treningi? W takim razie był taki? No i to zobaczyć gdzie jest, a właśnie. Dobra, skip ten tekst. A gdzie są jeszcze te muszle, bo chyba dwie zostały? Nie ma więcej sprzętu. Czyli jest się mistrzem, ale to już jest finał jakby tego wątku po prostu. Chyba tak. Do trzeciej? Nie, zaraz walę lot. Czy z moim wieczorem kawalerskim obejrzałeś ostatnią kasetę? Tak, kolejny film. Nic o wieczorze. Niech to. Ty, dobra, to szybciej leci tutaj jednak. Dużo szybciej. Tylko chyba też jedzenie szybciej spada, więc... Kurde, czy to jest lepsze? Nie, no jutro dokończymy. Chłop ma bloki. My się bijemy z tym samym typem? Co wcześniej? Chyba tak. Dupa pet. Dobra, ty, u kogo się brało chip na treningi takie? Bo tych neurotreningów to się w dupę nie opłaca. U doktora? Zaraz pójdę do niego tak. Tylko na co ten trening? Gdzieś na wytrzymałość? Czy siłę? Klaudiusz. Co to kosztuje? No porypało cię? Czy się i tak nie mam na co wydawać, to luj. Ale drogo. No wpadnie te 32 siły. Czy nie wpadnie? Dzięki psychiczny Michałek. Witam. Dzięki za Prime'a jeszcze nocnego przed końcem. Ile daje cybertrening w basenie? W jakim basenie? A mogę go teraz brać? To jeszcze zerknę, bo jeżeli jest jakaś lepsza opcja, tylko dobiję 32 siły i zaraz co to zobaczę. A ja dobiję 32 siły. To odpocznę przed treningiem uczniów. Kurde, ale oby się więcej zarabiało. Jo pierdziele ty. 2 godziny minęły treningu i luj. Dobra, chyba i tak to powinno wyjść. Nie, ten dywanik wydaje mi się gorszy, bo jedzenie w tym bardzo szybko spada. Niby szczęście się da odnowić, ale ja go ciągle mam na fulla. Mamy całą ekipę. Ciekawe, czy ta ekipa do czegoś będzie wykorzystywana. Będzie jakaś walka? Czy luj? Nie no, zarobimy tyle samo, mi się wydaje. No, rozpieprzone ten... Fajnie się zbierało, ale w tym momencie to nic nie dostaniemy. A kolejny boost dostaliśmy do trenowania i... Tyle samo, to jest... Ten wątek się skończył już 50 treningów temu. Po co on jest dalej? No i zobaczmy, czy... No, zobacz.
Tu Gut Bart, Gut praktycznie nie leci w łóżku. Tu zapieprza w dół jak popieprzony. Tak. Jakby się po prostu nie opłaca. Dobra, idziemy. Aha, 22, to nie mogę iść do tego basenu. To pójdę o 8 rano. Dwadzieścia dziewięć wytrzymałości. 32 siły. Nie, już to zostawię, Kamilos, na jutro. Zobaczę jeszcze tylko trening. W basenie. Jeżeli jest git. Bo no to ten neurotrening to się usle z tej części, no. Jeszcze to osłabienie z dupy w tym neurotreningu. Przecież to jest tak bez sensu. Psuje w ogóle to, żeby tam chodzić. To po co jest to dodane? No ale może basen odda, może jest tak opa. Daliśmy to już. Klucz francuski mam mu znaleźć. Jak mam to naprawić? Gdybym tylko miał mój ulubiony klucz francuski, gdzie go znaleźć? Na wysypisku. Ja pierdzielę, a wysypisko jest w nocy. Ja pierdzielę. A basen, ty, to cię w dupie se wsać ten basen. Nie da się tam ćwiczyć. Nie da się w basenie siedzieć nawet. Czemu przegrzany mózg? Niby to daje dużo, ale... Nie interesuje mnie nic, dzięki. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Reorimc dał na Goliborde 5 zł. Właśnie anime oglądałem i była tam świątynia Palion i pomyślałem, zielone, zielone, przez ciebie i dzięki, że jesteś. Trochę się najebałem z Pksdowe. Dzięki, dzięki, ale nie myśl zielony, jak widzisz coś zielonego. I nie myśl o tym w takim kontekście Paliona. Bo to nie najlepsze dla głowy. Pobijemy go. Moment, zanim zaczniemy. Tak? Serio, będziecie ze mną walczyć 5 na 1? O czym ty mówisz? O tym, że stoi naprzeciwko mnie 5 mięśniaków. Dobra, chłopiec szalony, skipnę to, co on pierwszy, bo szalony ty. To Iron Man? Gdzie jestem? Kim jesteś? Nie chcę iść ze szkoły. Wezwać lekarza. Wujku Bart, co się stało z tym facetem? Nic mu nie jest? Lekarze mówią, że został otruty. Teraz ja, jako szef tej ligi, muszę zapłacić za leczenie. A lokalny szpital każe mi zapłacić dużo więcej niż 3 dolary. A nawet dużo więcej niż 4. Dokładnie, a to nie koniec problemu. Ten incydent rzucił cień na najlepszą ligę w mieście. To niedopuszczalne. Musimy odkryć, co tu się wydarzyło. Jakieś pomysły? Powiedział, że jest szczeniaczkiem. Powiedział, że jest najedzony. Jeśli ostatnio co pamięta, to, że jadł, to może wtedy został otruty. To może być wskazówka. Stoisko z makaronem. Dobra, w dupę. Ty, ale co teraz? Chłop wypadł w ogóle z ligi? No kurde. I co ja chciałem zrobić? Klucz francuski w nocy, tak? To zrobimy i pieprzyć resztę. Zostawię już te makarony, nie będę tego rozciągał dzisiaj.
Pójdę na pieszo, żeby czas skipnąć. Nie, 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 nie robię tego. Klucz francuski chcę. A gdzie ten klucz? Ona ma klucz. Dawaj klucz. Miałam, dopóki ten zardzewiały dreń nie ukradł mi na mojej skrzynki z narzędziami. Jezus Maria, pracowałam, dobra, zamknij mordę. Dałabyś mi klucz? Pewnie, skrzynkę z narzędziami znajdzie. W robofabryce? Ja pierdzielę, ty, co to za spot? Gotowa zbić wszystkich ludzi? Słucham? Kolejny człowiek. Myślałem, że jesteś robotem i to atrakcyjnym. Takim, który mógłby stać u mego boku. Boże. Naprawdę, im dłużej w to gram, tym się zastanawiam, kto tu co brał przy tym scenariuszu. Dobra, skip, skip. Daj mi ten klucz francuski. Takiego peta to ja nawet nie biję. Biję go jakimiś gównociosami. Przecież ja kopa wypieprzyłem z tego, czy nie? Czemu on kopnął? Ja nie wyrzuciłem kopnięcia? Niech to, jak jeden słaby człowiek mógł pokrzyżować plany potężnego robota. Dobra, niech ci będzie, weź tę skrzynkę. Czemu tutaj był kłeścik z robotem, co ma staty jak pecik z początku gry? A wcześniej dali mi chłopa, co jest top 3 w rankingu najlepszej ligi, żebym go pokonał w kanałach. Nie wiem. Masz skrzynkę. Co? Nic, co z kluczem? Umowa to umowa, weź go. Dzięki. Weź ten klucz. Dzięki Bogu, ach, jest taki cudowny. Mały, błyszczący, przydatny, solidny, słodko. Jezus Maria, dobra, w dupę. Ty, ale on nie naprawia. No nie ma tego basenu. Co ty mi o tym basenie gadałeś? Ty. Tu 700 daje. Dobra. To się wydaje OP. W końcu coś OP. Foliarz to ufinał boss? Chyba tak. Foliarz i tamten zapaśnik. Bo foliarz i zapaśnik mnie pokonali. Jakiś facet. $500 bicie go. 600 dostaniemy jak ten nas pobija, raczej my jego. Dobra, chcę zobaczyć ten trening tylko i walimy lot. I zrobię trening z uczniami. Już i tak przeciągam. Chcę zobaczyć nowy neurotrening. Dipy wydają się najlepsze teraz ze wszystkiego, widzisz to? Siła na nich jak porypana leci. Dobra panowie, bez pieprzenia. Czemu przeciążenie mózgu jest w dupę? Chłop nie ma do sprzedania czegoś, co nie robi tych zaburzeń w głowie? Pecik na tej siłowni? Ten chip to powinien robić, co robiliśmy, czy nie? Kurde, i teraz trzeba się nażreć jeszcze.
Nie, bossem już walę lot. Chcę zobaczyć ten nowy trening. Tam i tak siano wpadnie, nie? Pytanie, kiedy on naprawi to, albo kiedy ja będę mógł to używać, może w ogóle, ale wygląda, jakby się dało potem. 750 to daje. Kosztuje $30. 36. To powinno wpaść, ten punkcik powinien wpaść. Nieźle daje, ty. Tylko że przegrzanie mózgu, minus 25% skuteczności. Nie wiadomo, czemu to jest. Czemu to jest? Jakie to jest bez sensu, dupa. No nie jest, dobra, zostawmy to. W takim razie. Co? Staty i tak po pierwsze nie dobre, ale może siłę by przyraszować i dwie muszelki gdzieś trzeba znaleźć też jutro, nie mam pojęcia gdzie, to trzeba będzie poszukać, ale jak na razie myślę, że ładnie urabi tę grę, cudowna jest ta część, chyba lepsza niż jedynka, jest bardziej skomplikowana, dłuższa, więcej rzeczy. Fajnie. Ja się tak zastanawiam. Nie pamiętam, co tam w jedynce było. Na pewno były te ligi. Ciągle. I potem był wątek, gdzie już zero balansu było, jak się było tym bossem mafii. Ale jakby dużo było mniej rzeczy. Dużo. A i tak była fajna jedynka bardzo. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.